Hamburg. Jesteśmy przy grobie księdza Franciszka von der Berga. Urodził się w Libece. Dzisiaj jest rocznica Niedzieli Palmowej, 29 marzec 2021. 79 lat temu Libeka została barbarzyńsko bombardowana przez aliantów. Potem w Libece aresztowano trzech kapłanów i pastora. Zrobiono im sąd w klasztorze Marii Magdaleny i założony przez Bruno Schabenburga w 1229 roku. Zwiletomowano ich w Hamburgu 10 listopada 1943 roku dla teraźniejszej religii, aby krew ich spłynęła razem. Franciszek von der Berg był świadkiem. Był również, jak mówił o nich obecny papież Franciszek, w kościele świętego Józefa 12 października 1986 roku. Już się zaczynała organizacja, jak można zamknąć kościół, co nastąpiło 13 marca 2020 roku. Święta wielkanocne. Dzisiaj Wielki Piątek, rocznica bombardowania Libek. Jezu, ufam Tobie. Panie Boże, Ty wiesz, dlaczego tak wszystko jest. Jezu, ufam Tobie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.